Cześć, mój najwierniejszy subik, czyli Marta, chciała, żeby było więcej czytających czwartków, dlatego pomyślałam, że teraz w piątek też będzie jeden odcinek. Opowiem wam o mojej ulubionej historii miłosnej. Na pewno znacie Zmierzch. To jedna z najgłośniejszych książek ostatnich 10 lat. A powiem wam, jak zaczęła się moja przygoda z tą książką. Miałyśmy wrócić do domu ze studiów z koleżanką, w sumie też Martą. Pozdrawiam cię, chociaż na pewno tego nie oglądasz, bo jesteś zajęta Noelką. Dla zabicia czasu łaziłyśmy po galerii po Empiku. I natrafiłyśmy właśnie na cały regał pełen Zmierzchu. I tak coś nam obijało się o uszy ta książka, ale nigdy jakoś tak nie czytałyśmy. I uznałyśmy, że kupimy sobie. Ona kupiła dla siebie, ja kupiłam dla siebie. I później wracając do domu, ja w jedną stronę, a w drugą, żeśmy sobie relacjonowały cały czas SMS-ami, co się tu wydarzyło. I powiem wam, że to jest przepiękna historia o prawdziwej miłości, o takiej miłości, którą każda dziewczyna chciałaby przeżyć. Byłam kiedyś w takiej samej sytuacji jak Bella. Mianowicie przeprowadziłam się i zmieniłam szkołę i rany, jak ja bym chciała poznać takiego Edwarda. Zresztą zawsze powtarzałam wszystkim moim znajomym, że po prostu to jest ideał faceta. Elegancki, szarmancki, właśnie z tą taką nutką retro. Gentleman! Dlaczego teraz się tak nie zachowują niektórzy? Powinni się współcześni chłopcy od niego dużo uczyć. Pokochałam tę historię, wsiąknęłam nią całą sobą. I chciałam takiej historii. Oczywiście nie wiem, czy chciałabym, żeby mój chłopak był wampirem. To musiałabym się nad tym zastanowić. Ale chciałabym coś takiego przeżyć. I w sumie to jest dziwne, bo normalnie to zawsze kibicuję związkom takim, gdzie z przyjaźni rodzi się coś więcej. W sensie normalnie moje serce zawsze by podpowiadało Bella plus Jacob. Ale tu chyba po raz pierwszy w życiu raczej kibicowałam Edwardowi. W sensie temu tylko romans, a nie pierwszy przyjaciel, potem romans. I to było też całkiem ciekawe. W każdym razie, jeżeli nie czytaliście, to musicie przeczytać, bo wasze życie będzie uboższe bez tego. Czytajcie i do zobaczenia w przyszły czwartek. Mimo, że teraz jest piątek. Chyba, że znowu mi odbije i czwartek wypadnie też w inny dzień tygodnia. Pa!